grali lepiej, dlatego wygrali. Ciężko mi tak na gorąco coś powiedzieć. Na pewno zagrali bardzo dobre spotkanie w polu serwisowym. Myślę, że na bloku też na siatce bardzo dobrze grali. Ciężko było im się przeciwstawić dzisiaj. Brawa dla nich. To już nasza druga porażka w krótkim czasie z, powiedzmy, z rywalem trochę z niższej półki, dlatego musimy wyciągnąć wnioski i przygotować się dalej na następne spotkania. Ten punkt na pewno jest bardzo ważny, PlusLiga jest bardzo mocna i te punkty trzeba zbierać. Jak widać, z każdym można stracić punkty i z każdym rywalem powinniśmy być tak samo skupieni, czy gramy z Resowią, czy z Katowicami. Naprawdę trzeba być skupionym i tak samo podchodzić do meczów. Taka jest siatkówka, to jest na pewno gra emocji, kiedy nam idzie, to tą atmosferę jest dużo łatwiej podtrzymać na boisku podczas grania. Kiedy te punkty zdobywa rywal, na pewno ciężej jest dużo gdzieś o tą motywację boiskową i o to zacięcie. Na pewno musimy na tym popracować, żeby właśnie w momentach, kiedy nam nie idzie, żeby wziąć się w garść przysłowiowo, gdzieś tam szepnąć może sobie koledze jakieś dobre słówko i z uśmiechem na pewno walczyć o każdą następną piłkę. Polscy kibice to są naprawdę mistrzowie świata, a w Gdańsku to chyba mistrzowie galaktyki. Naprawdę są niesamowici. Ja jestem dumny, że mogę grać przy takiej publiczności już któryś rok z rzędu. Dopisują naprawdę nawet o takiej godzinie w niedzielę, gdzieś późno wieczorem. Widziałem, że do samego końca wielu kibiców było. No nic, tylko grać i zdobywać dużo punktów w plusligowej tabeli.